Myślę, że hodowcę, który nazywa się Ryszard Pawłowski, nie trzeba przedstawiać, bo to człowiek, który wiele znaczy też w naszym sporcie gołębiarskim. Gołębia, którego ofiarował na aukcję, chcę zaprezentować. Przywiózł go jego kolega tutaj na Górę Świętej Anny. No i trzeba powiedzieć, że jest to po samicy, która miała brązowy medal w kategorii H na olimpiadzie, jak z tego wynika, po wybitnej samicy, bo nie tylko to, ale i w C-koeficjent, w kategorii C miała koeficjent 1,20. Podobnie ojciec o numerze 3 tego gołębia ofiarowanego, to jest reprezentant okręgu na wystawę ogólnopolską w 12, w 13 roku. Pełen prawic olimpijczyków. Tak jest, także proszę sobie zobaczyć szczegółowo rodowód, bo to jest brat z rodziców olimpijczyków, czyli olimpijki, tak można powiedzieć, czy olimpijczyka. Dziękujemy za takiego gołębia. Ale kolega Patryk Wróbel nam pokaże się tego gołębia, bo on go tak trzyma, ukrytego trochę. To jest samiczka prawdopodobnie? Prawdopodobnie samiczka. Nakrapiana taka, pokażmy skrzydełko. Proszę zrozumieć, one są wszystkie teraz pierzące się, także mają taki stan, a nie inny, ale na zdjęciach będą wyglądały, kiedy im będziemy robić, będą już piękne. Pokażmy go, no, widzimy. I numer jaki ten ma gołąb jeszcze? 2400 0329, bo powiedzieliśmy jednej rzeczy, że to jest chyba kolega z oddziału Wałbrzych, tak? Tak jest. Dziękujemy bardzo i następnego gołębia za chwilę będziemy prezentować.